Cześć, dzisiaj inspiracja premierem Morawieckim. Pamiętacie anegdotę, kiedy powiedział, kto zasługuje na to, żeby być w elicie? Mamy, załóżmy, jakiegoś super zdolnego informatyka. Maksimum wakacji, jak najwyższe zarobki. Ja siedziałem, się zastanawiałem północy wtedy, o co chodzi. I mamy na przykład szewca, prawda, który walczy o człowieczeństwo w tym czy innym wymiarze. Ja się też wychowałem na Okudżawie, na którego on się powoływał, ale... To jest dla was członkiem elity narodu polskiego, państwa polskiego. No chyba niekoniecznie ten informatyk. Zastanawiałem się, co poszło nie tak, że ja w tej elicie nie jestem. No i wiecie, nic nie wymyśliłem. Znaczy wymyśliłem, przepraszam, do rana wymyśliłem piosenkę inspirowaną właśnie tym przemyśleniem. No i was zapraszam dzisiaj na tą piosenkę. A w ogóle to zanim wam puszczę piosenkę, bardzo dziękuję wszystkim, którzy już wpłacili na moją książkę. 1/4 kwoty już jest. Dzięki serdeczne. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby współwydawać ze mną tą książkę, bo przypominam, że jest taka możliwość, to dzisiaj załączam link pod filmem, pod piosenką, link do audiobooka. Tak, bo nagrałem audiobooka, jeden rozdział, taki demo, żebyście zobaczyli i zastanowili się, czy warto w to wejść, czy nie. Z góry bardzo dziękuję i życzę wam miłego wieczoru i miłego słuchania. PRL-u jestem dzieckiem i miłości ze Związkiem Radzieckim. Urodzony potem wkrótce, gdy niechcący mama z tatą zrobili mnie powódcę. Jestem im wdzięczny za to i do dzisiaj cały pękam z dumy, że z in vitro się nie wziąłem, tylko z polskiej, ze 100 milu gumy. Tak, pochodzę z PRL-u. Tak, pochodzę z PRL-u. Gejów było tam niewielu i nie mieści się to w pale, że lesbijki i banany nie istniały wcale. Jestem dzieckiem PRL-a, na trzepaku wychowanym bez Excela. Wciskał mi wtedy kit tata, że przyszłością świata będę, lecz nie jestem jego strata. Szewcem więc do elity wejdę i w pierwszej zagram lidze, bo informatykiem jak premier się brzydzę. Tak, pochodzę z PRL-u. Tak, pochodzę z PRL-u. Gejów było tam niewielu i nie mieści się to w pale, że lesbijki i banany nie istniały wcale. W PRL-u z moim tatą było zawsze na bogato. Sobie żyliśmy jak w niebie, po czereśniach pestki wtedy myśmy wypluwali z siebie. Teraz też nie masz biedy, tylko w sklepie podaj hasło, takie samo co senator kiedyś podał, jak kupował tanie masło. Tak, pochodzę z PRL-u. Tak, pochodzę z PRL-u. Gdy było tam niewielu i nie mieści się to w pale, że lesbijki i banany nie istniały wcale. Białe myszki mam przez kaca lub komuna do nas na zasi nie wraca. Żal mi teraz do peściska, nowy ład się skończył pawiem, a przede mną ryżu miska. Działki nie mam pod Wrocławiem, ktoś postawił na niej pralnię, żeby żona mnie kiszona mogła tanio sprzedać ją legalnie. Tak, pochodzę z PRL-u. Tak, pochodzę z PRL-u. Gejów było tam niewielu i nie mieści się to w pale, że lesbijki i banany nie istniały wcale. PRL-u czasy błogie, raz mi kupił tatuś dżinsy drogie. Te z Peweksu za dolary, ja synkowi daję euro, ale milion dziennie kary. Bo najdroższe mamy zero, bez żadnej szyderki. Żeby spłacić jego ego, wróżę chyba będzie musiał sprzedać nerki. Chociaż nie ma PRL-u. Tak, choć nie ma PRL-u. Gejów dalej jest niewielu, ciągle są pierogi ruskie, po niemieckie wina Tuska i pomysły polsko-suskie.